Witam serdecznie. Profesor Jarosław Janicki, rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej i Aneta Kras, samorząd studencki tejże uczelni. Witam Państwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Zawsze jest dla studentów, jak rozmawiamy o uczelni, ale teraz będzie jeszcze więcej. Chciałabym jednak zacząć, Panie Rektorze, od zmiany w ustawie dotyczącej właśnie wyższych uczelni. Czy myśli Pan, że jej efekt będzie taki, że duże ośrodki, takie jak ten w Katowicach czy w Krakowie, będą się ograniczały, jeśli chodzi o nabór studentów? No niestety tak, albo na szczęście tak. Nowa ustawa przewiduje odejście od masowego kształcenia studentów. Jest ograniczona liczba studentów na jednego pracownika, która wymusza na tych dużych uczelniach ograniczenie limitów przyjęć. I takie uczelnie, jak znane uczelnie krakowskie, wrocławskie, warszawskie czy śląskie, na pewno w tym roku ograniczą nabór. Nie uczyni tego Akademia Techniczno-Humanistyczna, więc możemy zapewnić naszych maturzystów, że drzwi Akademii Techniczno-Humanistycznej są otwarte, że oferujemy atrakcyjne kierunki studiów i serdecznie maturzystów, absolwentów zapraszamy do naszej uczelni. O odejściu od masowości studiów wyższych mówił minister Gowin, będąc w Bielsku-Białej właśnie na ATH, i motywował to tym, że chodzi o lepszą jakość nauczania i lepszy kontakt, jeśli jest mniej studentów. To jest dobry kierunek pańskim zdaniem? No niewątpliwie dobry. Podniesienie jakości badań, na to jest kładziony główny nacisk, a jakość badań przeniesiona zostanie na jakość również kształcenia studentów i też więcej elementów praktycznych. Takie wyzwania przed nami stoją. Podnoszona jest poprzeczka dosyć wysoko odnośnie kształcenia, odnośnie jakości badań, ale także uprawnień do uzyskiwania stopnia doktora czy doktora habilitowanego. Polska chce zająć bardziej znaczące miejsce na europejskiej mapie uczelni wyższych, a nawet na mapie światowej. Zmieniając temat, co roku przyznawane są, tak w skrócie mówiąc, nagrody Fiata. Wszyscy i studenci, i pracownicy ATH wiedzą, o co chodzi. Mieszkańcy Bielska-Białej też, no bo są przyzwyczajeni, że to przedsiębiorstwo jest w mieście od lat i to jest efekt współpracy, prawda? I takiej dążenia do tego, o czym się mówi i co się praktykuje na ATH, żeby to, co robili studenci, czego się uczyli, było przydatne im w pracy. Tak, już po raz 18 przyznane będą nagrody Fiata. Co prawda spółka zmieniła nazwę FCA, Fiat Chrysler Automobile, ale posługujmy się tą nazwą Fiat. Trzy uczelnie, Politechnika Śląska, Akademia Techniczno-Humanistyczna i Politechnika Warszawska uczestniczą w tym programie. Po cztery nagrody dla każdej uczelni są przyznawane w tym roku również, a taką specjalną nagrodę Giovanniego Anieliego otrzymuje student właśnie Akademii Techniczno-Humanistycznej. To jest jedna nagroda i praca dyplomowa pana inżyniera Damiana Kolny była lepsza od prac przedstawionych przez studentów czy absolwentów Politechniki Warszawskiej czy Politechniki Śląskiej. To też jest powód do dumy, nie tylko dla samego studenta, ale dla uczelni. I takie potwierdzenie, że robimy to, co trzeba. No oczywiście, że prace dyplomowe mają charakter aplikacyjny, w tym obszarze związane z przemysłem motoryzacyjnym, a jest to duże wydarzenie. Przyjadą przedstawiciele Fiata z Włoch, przyjedzie dyrektor generalny bardzo dużego ośrodka badawczego z Turynu i to niewątpliwie świadczy o dobrym kształceniu na naszej Akademii, również tych w obszarze inżynierskim. Będziemy o tym wydarzeniu mówili, natomiast nie wolno zapomnieć o bardzo ważnej informacji z ostatniego czasu, że Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej wreszcie doczeka się zaplecza sportowego z prawdziwego zdarzenia. Powstanie hala sportowa. Udało się pozyskać dofinansowanie z ministerstwa, znaczne. No i to jest chyba spełnienie marzeń, tak? Czy pozwoli pan, że zapytam najpierw studentkę, jak studenci podchodzą do wychowania fizycznego, czy tak jak za moich czasów, że wszyscy się zwalniają, czy albo większość, czy raczej zauważacie to, że to jest ważne, żeby być sprawnym?
Oczywiście informacja odnośnie hali jest dla nas bardzo dobrą informacją. Cieszymy się z tego powodu. Natomiast odnośnie WF-u różne grupy się spotykają. Różni ludzie. Natomiast to, co nas najbardziej interesuje, to sekcje, które są na naszej uczelni. I właśnie te sekcje najbardziej potrzebowały tej hali i sekcje, które w przyszłości chcą się również otworzyć. To jakie mają, jakie są sekcje? Nie wiem, siatkówka jest na pewno mocnym punktem. Tak, oczywiście siatkówka, żeglarstwo i na razie... Narciarstwo oczywiście, tak, bardzo dobra sekcja narciarska i kilka jeszcze innych, które się będą rozwijały, ale tutaj jeszcze dodam, że oczywiście interesuje nas w przyszłości uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego, zajęć sportowych, żeby studenci nie mieli tych zajęć tylko w wyznaczonych godzinach, ale mogli sami kształtować, czy to będą chodzili na siłownię, czy będą wspinali się po ściankach wspinaczkowych, czy będą uprawiali taniec towarzyski, czy jeszcze wybiorą jeszcze inną sekcję, których mamy mieć znacznie więcej niż w tej chwili. No, nowe możliwości jest zdecydowanie szansa na rozwój tej działalności aktywnej, sportowej. Chciałam jeszcze zapytać o inne środki pozyskane przez Bielską Uczelnię. 1 000 000 zł dla Wydziału Nauk o Zdrowiu. Na co te pieniądze? Króciutko. Generalnie na podniesienie poziomu badań, na restrukturyzację Wydziału, na utworzenie nowej katedry. A więc tutaj te pieniądze przyczynią się jeszcze do znacznego wzrostu poziomu badań naukowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Będzie więcej kadry, dobrej kadry i to główne pieniądze na to właśnie, żeby studenci dwóch kierunków pielęgniarstwa i ratownictwa mieli jeszcze lepszych wykładowców, mieli lepszą bazę dydaktyczną. To duże pieniądze. 1 000 000 zł to też duże pieniądze, a dodam, że hala będzie kosztowała 9 milionów, lekko ponad 9 milionów składem własnym uczelni, ale powstanie obiekt nowoczesny, z którego na pewno i studenci, ale tutaj chcę podkreślić, również mieszkańcy Bielska Białej będą mogli korzystać. Chciałam powiedzieć na koniec, że studia to nie tylko nauka, drodzy Państwo, i wszyscy o tym wiedzą, którzy pamiętają jeszcze swoje czasy studenckie. Zbliżają się juwenalia. Aneta jest zajęta organizacją, natomiast chciałam Ciebie zapytać, ponieważ jesteś spod Bielska, dlaczego nie wybrałaś Katowic czy Krakowa, bo to są takie modne ośrodki naukowe do studiowania. Są to modne ośrodki, natomiast opinia odnośnie mojego kierunku na moim wydziale spowodowała, że zdecydowałam się pozostać w miejscu rodzinnym i studiować właśnie na uczelni w Bielsku. A co studiujesz? Studiuję transport. Mhm. Dobrze, to do rzeczy. Juwenalia, kiedy i na co się mają przygotować studenci? Juwenalia 25-27, zapraszamy. Jako juwenalia maja, oczywiście maja, jak zwykle maja. Juwenalia jako jedna część ze składowych właśnie tygodnia kultury akademickiej. Oprócz juwenali w ten tydzień wchodzą właśnie jeszcze dni sportu, konferencje odnośnie drugiego życia studenta, korowód, który przejdzie ulicami miasta. I to chyba tyle. I jeszcze wielkie kierowanie w środę, na które również zapraszamy. A odnośnie juwenali mogę powiedzieć, że 26 zapraszamy na kampus ATH, a 25 oraz 27 maja do Klubu Miasto w Bielsku Białej. Mhm. Czy to jest tak, jak co roku, że pomagają Wam studenci innych uczelni w przypadku Bielska Białej niepublicznych? Czy... Tak, staramy się właśnie o to, żeby inne uczelnie również brały w tym udział, żeby nie było to tylko nasze święto jako uczelni publicznej, tylko również tych niepublicznych. Oczywiście Wyższa Szkoła Finansów i Prawa jak w tamtym roku wzięła udział i w przygotowaniach. Mam nadzieję, że w tym roku również wezmą udział i wspierą nas w tych działaniach. A powiedz, najatrakcyjniejsze Twoim zdaniem punkty, które będą najbardziej oblegane jak zwykle? Dni sportu odbywają się przez cały dzień tak naprawdę. Jest to mnóstwo konkurencji, w których studenci mogą zabrać udział. Natomiast myślę, że podczas juwenali, czyli dzień koncertowy w piątek na kampusie, będzie najbardziej interesujący. Wiemy już, kto wystąpi? Wiemy, niestety na dzień dzisiejszy nie mogę jeszcze zdradzić na tej informacji. Zapraszam na fanpage na Facebooku Juwenalia Podbeskidzkie, przepraszam bardzo. Tam można śledzić wszystkie informacje. To zachęcamy do śledzenia tego. My oczywiście poinformujemy, jak już będzie, można mówić, umowa pozwoli z zespołem jednym i drugim na to, żeby poinformować. Bardzo dziękuję. Rozpoczęliśmy ten tydzień akademicko. Profesor Jarosław Janicki, rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej i Aneta Kras, przedstawicielka samorządu studenckiego tej uczelni. Bardzo Państwu dziękuję i życzę udanego tygodnia. Do usłyszenia.